Siemka, witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj zwiedzimy sobie pewien obiekt, który jest tuż za moimi plecami. Kiedyś miałem jedno podejście do niego, się nie udało, ale dzisiaj się udało, więc dzisiaj go sobie zwiedzimy. To jest obiekt, który widnieje tu na nazwie. Gdzieś tu. Także wchodzimy do środka i zobaczymy się już w środku. Sponsoruje pan uśmiech. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na górze. Ale totalna demolka. Jesteśmy w ośrodku czasowo-kolonijnym Baltic Tour. Turist? Baltic Tourist, tak, dokładnie tak się mówi. Cały dół widzę, że jest pozabijany dychami, ale na górę widzę się da wejść. I na dół też się da wejść. Dobra. Jak widzicie, ośrodek jest położony nad jeziorem. To co widać tutaj, ja sobie troszkę przezoomuję. O, mamy sobie jeziorko. Ławeczki, tu musiał być jakiś tarasik. Pewnie kiedyś tak nie było to zarośnięte. Się do kapni dorwali. Jeszcze się kawałki zastawy pozostawały. Tu regały były. Tu chyba tam chyba była winda ta spożywcza, nie? Ta do jedzenia. I tu musiała być kuchnia, bo są wentylatory te nawiewy. Czasowo-kolonijny, to już musiały być bramki, nie? Sobie kosz, elegancko. Ale totalna ruina. Co tu? Profile wiszą, aż strach tu pod nimi przechodzić. Tu sobie dyndają. Swawolnie. Naturalne słowa. Jeszcze jest jakaś instrukcja, się zachowała do defekcji pomieszczeń. Widziałeś? O! Myślałem, że nic się jeszcze to nie zostało, a zamarzarka jest. Nie ma, tam są te podstawy od tego, od siedzeń. O, coś tam ciekawy napis, tam nazwisko. To musiało być kuchnia chyba. Ogólnie obiekt składał się z kilku budynków, ale został się tylko jeden. Stanowisko do obierania warzyw. Tutaj było sobie. Chłodnia. Patrz, jak pozostawiane, to żeby nikt nie wchodził. No tutaj podejrzewam, że jakiś ktoś sobie kiedyś spał. 100% dam sobie rękę uciąć. Chociaż takim żulkiem nie śmierci, nie? A tutaj sobie chyba rozpala ognisko. Jeszcze jakieś buty pozostawały.
O, kolejna kanapa. No, ładnie się ktoś tu urządził, nie powiem. Jak wam wspominałem, że było jeszcze wiele tych budynków, to tutaj mamy pozostałości, nie wiem czy wam to pokażę. O, nowy centruj się. Tam są jeszcze jakieś pozostałości po budynkach, bo to był środek wczasowy, że były małe domki jeszcze dodatkowo. Teraz tutaj mamy wyjść tędy. Tak, tędy wyszliśmy, to tędy będziemy. Dobra, zbieramy się na dół. No, ośrodek czasowo-kolonijny. Dobra, słuchajcie, na dole jesteśmy. Tu popozabijane. Jak ostatnio byłem, to jeszcze było zaszklone. Tu była recepcja. Jak będę miał gdzieś zdjęcie, to wam wklejam. Ogólnie tak, ci taką ciekawostkę wam powiem, że pewna osoba z mojej rodziny pracowała tutaj w latach świetności tego obiektu. Więc to też taka ciekawostka i ciekawe obiekt do zwiedzenia dla mnie. Dobra, zapalimy latarkę. Łazienki. Sprzętu pozostawało, lodówek, zamrażarek. Idziesz? Idziesz? To chodź. Kuchnia. No tutaj na dole jest więcej pomieszczeń. O. Jakie rysunki. Dźwig towarowy mały. Zostawały się jeszcze jakieś chudziarki wielkie. No to wygląda, że ten budynek, w którym jesteśmy, to był taki typowo restauracyjno, no nie wiem jak to nazwać, gospodarczym, socjalnym. Sprzętu trochę się pozostawało, jakieś szafki. Mamy jakieś dokumenty. Jeszcze. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna, o! Dokumentacja techniczna tego budynku. To nie będę wam pokazywał, bo to... To mamy materacy. A to? To była chłodnia. Szafa chłodnicza. Ale stropiana oburzona, nawet, że to się zostało, to naprawdę... Więc skleję wam zdjęcia. Trochę informacji jest odnośnie tego obiektu. Znaczy informacji nie ma, ale zdjęć, ciekawostek, jak to wyglądało kiedyś. I z opowieści też dużo wiem, że tu się dużo działo. Okno pootwierane. No to był chyba składzik spłuczek do toalety. Na to wygląda. Dobra, tu mieliśmy kotłownię. I wejście się pozostawało. Ktoś plecak zostawił? Więc obiekt jest dosyć duży. Był duży. Jeszcze budę dla psa. I teraz wam pokażę, jak to wygląda. Front budynku, można powiedzieć. Front. Zobaczcie, w całej okazałości. Gdzieś wam wkleję, nie wiem, tu, albo ogólnie po całości wam wkleję, jak to wyglądało. Tu mamy wyłożone jakąś, nie wiem, matą, boisko było. Może korty tenisowe to były. Tam mamy bramkę. No tam dalej nie ma co iść. Tak więc cały obiekt, a tam jeszcze nafirany wiszą w oknach. Tam.
Więc obiekt jest w kiepskim stanie, ale ciekawy. I kolejna wyprawa za nami. Myślę, że się podobało. Jeśli się podobało, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Oczywiście w komentarzach możecie napisać, czy się podobało, czy nie. Jak się nie podobało, to również możecie napisać. Nie obrazimy się. Obiekt sam sobie nie był jakoś idealnie zachowany, ale też nie był najgorzej, jeśli chodzi o gorszy obiekt, to bywaliśmy. Zostawiamy go za sobą. Przyda nam jeszcze kawałek drogi do domu. Akcja zasnie domu oczywiście dalej obowiązuje. Więc ja miałem swoje okoliczności, tu się zjawiłem i udało mi się to zwiedzić, więc zobaczymy na kolejnej wyprawie i widzimy się wkrótce. Cześć.